Cześć, witam Was serdecznie na zawodowym streamie. Przed nami kolejne spotkanie z ciekawym zawodem. Dzisiaj dowiemy się, jak zostać programistą, jak wygląda na co dzień praca backend dewelopera i dlaczego warto podążyć ścieżką kariery w IT. Dzisiejszy wywiad realizujemy we współpracy z Santander Bank Polska. Ja się nazywam Klaudia Stano, a moją gościnią jest dzisiaj Alina Yearwood, która opowie nam o tym, co może robić programistka w świecie finansów. Alina, bardzo Ci dziękuję za przyjęcie zaproszenia do wywiadu. Cieszę się, że z nami jesteś i chciałam Cię oczywiście na początku poprosić, żebyś się przedstawiła i powiedziała, co na co dzień robisz w swojej pracy, czym się zajmujesz. Cześć, ja nazywam się Alina Yearwood. Od 3 lat jestem backend deweloperem, backend programistką. Pracuję na co dzień, jak już było to wspomniane, w Santander Bank Polska. I pracuję w jednostce, która zajmuje się obsługą, rozwojem oraz sprzedażą różnego rodzaju produktów ubezpieczeniowych. Mój zespół jest odpowiedzialny za development aplikacji webowej do sprzedaży ubezpieczenia na życie. Tą aplikację wdrożyliśmy dla klientów bankowości internetowej około 2 lat temu i od tego czasu ciągle pracujemy nad jej rozwojem w oparciu o różnego rodzaju badania z klientem, jakby uzupełniamy tą aplikację o kolejne funkcjonalności, takie najbardziej właśnie pożądane przez klienta. I też rozszerzyliśmy też przez ten czas tą aplikację o kolejne kanały sprzedaży. W tym momencie jest ona dostępna nie tylko w bankowości internetowej, ale też można to ubezpieczenie kupić za pomocą aplikacji mobilnej oraz też w kanałach oddziałowych przy pomocy doradcy. Okej, czyli między innymi dzięki Tobie możemy właśnie korzystać z bankowości internetowej i różnych jej, że tak powiem, funkcjonalności dodatkowych. Okej, ubezpieczenia, no dobrze. A Ty jesteś backend developerką, to tak naprawdę co to znaczy, czym to się różni od frontend developmentu? Taka największa różnica i chyba też najprostsza do wytłumaczenia. Frontend developer zajmuje się aplikacją, ale przede wszystkim tą taką warstwą wizualną aplikacji, interfejsem, czyli to, co mamy tak naprawdę na samym wejściu, to, co widzimy. Natomiast backend developer to osoba, która zajmuje się wszystkim, co pod spodem, że tak powiem, w aplikacji, czyli całą, wszystkimi funkcjonalnościami, całą logiką pracy aplikacji i współpracy jakby tej komunikacji z serwerem, wywoływaniem różnego rodzaju usług, które między innymi mogą zwracać jakieś dane, zapisywać jakieś dane, czy je usuwać. Okej, a czy ty zawsze chciałaś to robić? Jak to się stało, że jesteś teraz programistką, że pracujesz w banku? Opowiedz co nieco o twojej ścieżce. Tak, na pewno to nie było tak, że jak byłam mała, to chciałam być programistką. Moja ścieżka była dosyć burzliwa, ponieważ ja studiowałam i ukończyłam technologię chemiczną na Politechnice Wrocławskiej, czyli studia chemiczne. Tak, chciałam pracować właśnie w przemyśle. Natomiast po ukończeniu studiów, nie ukrywam, miałam dosyć spore problemy, aby znaleźć właśnie pracę już konkretnie w zawodzie. I też nie widziałam, rozmawiając też z moimi kolegami, którzy też ukończyli ten kierunek, widziałam, że ta ścieżka właśnie pracy później w laboratorium nie do końca zaczęła być dla mnie aż tak atrakcyjna, jak wydawała się na początku. Więc przez pewien czas pracowałam, można powiedzieć, że po drugiej stronie, bo pracowałam jako rekruter, właśnie szukałam kandydatów na stanowiska do przemysłu, na stanowiska między innymi właśnie techniczne, inżynieryjne. No i jednak po pewnym czasie nie ukrywam, że zaczęło brakować mi takich wyzwań w pracy bardziej analitycznych, można powiedzieć, rozwiązywania takich właśnie analitycznych problemów.
A to też pokrywało się troszkę z tym czasem, jak oprogramowanie robiło się coraz głośniej, tak? Jakby rosło zapotrzebowanie właśnie na specjalistów w tej branży. I między innymi też pojawiało się coraz więcej takich szkół oferujących właśnie naukę programowania od zera, różnego rodzaju kursy, bootcampy. No i ja w tamtym momencie stwierdziłam, że czemu nie, jakby spróbuję, czy to jest w ogóle coś dla mnie. Więc zaczęłam tak naprawdę jakiś od kursów online, różnego rodzaju tutoriali dostępnych w internecie, bezpłatnych. Spodobało mi się to, nie ukrywam. No i stąd też jakby podjęłam decyzję, że chciałabym się przebranżowić. To jest coś, chciałabym związać swoją przyszłość. Ukończyłam 8-miesięczny bootcamp programowania w Java i po tym bootcampie dostałam się właśnie na staż do Santander Bank Polska i jestem w nim do dziś. Kiedy to było? Kiedy zaczęłaś pracę w Santanderze? To było ponad 3 lata temu, w czerwcu, czyli dobrze mówię, czerwiec 2019 rok. Okej, czyli ta twoja decyzja miała właśnie duży związek z zapotrzebowaniem na rynku i w ogóle w branży IT. Tak. A powiedz, taki twój typowy dzień pracy, też w jakich językach programowania działasz? Czy to jest tak, że faktycznie cały dzień siedzisz przy komputerze i piszesz kod? Czy macie, nie wiem, dużo spotkań jakichś takich koncepcyjnych? Jak to wygląda? Przychodzisz rano do biura albo, nie wiem, może pracujesz z domu? Tego też nie wiem, także powiedz. Jak wygląda twój dzień? Jasne. Znaczy od czasu właśnie pandemii nie ukrywam, że pracuję ciągle z domu, więc tak naprawdę mój dom jest moim biurem. Na szczęście udało się wygospodarować to jakąś wolną taką przestrzeń, która została zaaranżowana powiedzmy na biuro. I tak, jak wygląda mój dzień pracy? Praca jakby też naszego zespołu jest podzielona, można powiedzieć, że nasza praca jest wydzielona na takie dwutygodniowe okresy. I to jest tak, że w takich właśnie okresach, które są nazywane sprintami, my mamy zrealizować, planujemy, jakie chcielibyśmy zrealizować na przykład funkcjonalności, które chcielibyśmy jak najszybciej dostarczyć dla klienta. I te zadania właśnie, które mamy w tym dwutygodniowym okresie, nimi najczęściej się zajmuję, te zadania mogą polegać zarówno już na pisaniu konkretnej funkcjonalności. Ja na co dzień piszę w języku Java, zdarza mi się też w Kotlinie. Może być też tak, że te zadania bardziej właśnie związane są z pracą troszkę bardziej koncepcyjną, z analizą jakichś konkretnych systemów czy usług, których my potrzebowalibyśmy na przykład, aby zwracały jakieś dane do naszej aplikacji i wtedy są też takie zadania właśnie, które realizujemy. Częściowo też zawsze w każdym tym dwutygodniowym okresie przeznaczamy też trochę czasu, takiego można powiedzieć buforu, na to, aby móc też reagować, jeśli dostajemy jakieś zgłoszenia na przykład z produkcji o jakichś nieprawidłowościach, tak aby właśnie dokonać analizy, co poszło nie tak i czy trzeba coś poprawić, co się stało, i wdrożyć właśnie konkretną poprawkę. Oprócz tego oczywiście właśnie takiej pracy już nad kodem, no to mamy oczywiście spotkania i te spotkania codziennie, nie wiem, mogę powiedzieć, że to jest do 2 godzin, czasem 3. Te spotkania najczęściej polegają na tym, że spotykamy się właśnie też zespołowo, aby porozmawiać nad tym, nad czym pracujemy w tym dwutygodniowym okresie. Jeśli ktoś ma jakieś problemy ze swoim zadaniem, może zawsze poprosić o pomoc. Oprócz tego dzwaniamy się też z innymi jednostkami, od których na przykład potrzebujemy jakichś usług albo chcemy poznać, jak te usługi działają, bo chcielibyśmy je wykorzystać u nas w aplikacji. Czy też właśnie zwaniamy się
osobami, które są bardziej odpowiedzialne za tą część taką biznesową aplikacji, porozmawiać właśnie o nowych funkcjonalnościach, o tym, jakie jest zapotrzebowanie się ze strony klienta i jak my moglibyśmy to rozpisać w kodzie, tak aby taką funkcjonalność do klienta dostarczyć. Okej. Okay. A powiedz, jakie twoim zdaniem są takie najbardziej kluczowe umiejętności w pracy programisty, backend dewelopera? Jeżeli ktoś myśli o ścieżce kariery właśnie w branży IT, to co byś podpowiedziała? Jakie kompetencje rozwijać? Nie wiem, od czego zacząć? Taka ty sprzed kilku lat, kiedy też stawiałaś pierwsze kroki na tej drodze, to co byś chciała wiedzieć? Co byś mogła podpowiedzieć? Znaczy ja myślę, że takie umiejętności, umiejętność na pewno analitycznego myślenia, logicznego myślenia, ale też nie można tego mylić, bo wiele czasem spotykam się z takim teoretycznym, no to ty musisz, nie wiem, znać matematykę na bardzo wysokim poziomie, tak, bo na pewno tam nie wiadomo, co liczysz, tak, czy pisząc kod. Nie do końca o to chodzi, bardziej właśnie takie logiczne myślenie, ale też przede wszystkim chęć właśnie rozwiązywania jakichś problemów i umiejętność jakby spojrzenia na dany problem pod różnymi kątami na pewno. Czasem też wydaje mi się, że cierpliwość jest też dużą zaletą w tej pracy, ponieważ zdarza się pracować nad jakąś funkcjonalnością, nad jakimś zadaniem przez parę godzin i wydaje się być bardzo daleko od rozwiązania i później na przykład przespać się następnego dnia. Okazuje się, że pada do głowy pomysł właśnie jak inaczej podejść do tego problemu i jak taką funkcjonalność napisać. Na pewno też jeśli chodzi o programowanie, to bardzo ważna jest kwestia takiej potrzeby i chęci do ciągłego uczenia się, bo nie ukrywajmy tego, ale branża rozwija się tak dynamicznie, technologie non-stop się zmieniają tak naprawdę, że właśnie bez tej chęci do nauki i otwartości no, ciężko by było nadążyć, tak? To na pewno nie jest praca właśnie, że na tej zasadzie okej, nauczę się jednego języka, będę tam programistą Java i nie muszę się już więcej uczyć, tak? Jakby ciągle trzeba mieć z tyłu głowy, że przychodzą te nowe technologie, nowe frameworki i warto być na bieżąco. Ale twoja historia też pokazuje, że nie trzeba koniecznie skończyć, nie wiem, studiów informatycznych, tylko można później wejść na tę ścieżkę, nawet mając zupełnie inne doświadczenia za sobą. No, branża jest szeroka, więc tych doświadczeń jest pewnie bardzo, bardzo wiele, bardzo, bardzo różnych, ale to też jest możliwe. Czyli jak ktoś nie lubi rozwiązywać problemów, nie jest cierpliwy, to raczej się tutaj nie odnajdzie, ale z tymi kompetencjami jak najbardziej. Tak, a to znaczy na pewno wydaje mi się, że jeśli ktoś ma problem, jeśli chodzi o pracę taką siedzącą przy biurku, no to też może nie być dobry dla niego wybór. Ja nie ukrywam, że zdarza się właśnie w ferworze gdzieś tutaj pisania kodu, tak? Pisania jakiegoś rozwiązania, zdarza się tak, że zapomina się chociażby o tym, żeby wstać właśnie od biurka, na czym później niestety cierpią plecy, tak? Cierpi trochę zostane ciało, ale jakby próbuję to w jakiś inny sposób sobie wynagradzać, także na pewno osoby, które właśnie nie lubią takiej statycznej, powiedzmy, pracy przy komputerze, no to myślę, że mogą mieć problem z odnalezieniem się, tak, jako programista. Dzięki. Myślę, że to jest bardzo ważny aspekt, który warto podkreślić, ta właśnie ciągła praca przy komputerze. No dobrze, a powiedz, co ty najbardziej w tej swojej pracy lubisz? Co sprawia, że chce ci się wstać rano i może nie przejść do biura, ale przejść do komputera, który jest, tak jak mówisz, w twoim domu. Co cię napędza do działania? Co cię tutaj motywuje? Co jest takiego fajnego w byciu programistką, backend deweloperką? Tak, na pewno może też bardziej w kontekście też właśnie tej konkretnej branży, w jakiej jest i też tych produktów, tych aplikacji właśnie do sprzedaży produktów ubezpieczeniowych, które, akurat z którymi ja się
tutaj z zespołem zajmujemy, to ja na pewno mam dużą satysfakcję z tego, że właśnie te funkcjonalności, które gdzieś właśnie mieliśmy informację, że coś takiego jest potrzebne w aplikacji, bo klienci właśnie tego proszą i później, kiedy my to już wdrażamy i to jest fajne, że wiem, że właśnie coś, co robię, tutaj wydaje się, że napisałam coś abstrakcyjnego, jakiś kod, tak, to zaczyna działać, ale później, że to jest naprawdę wartościowego już później dla klienta docelowego, tak, i taka może nienamacalna rzecz, tak, ale taki konkret i kiedy później na przykład słyszymy, tak, że no, nie wiem, na przykład ta aplikacja cieszy się jakby dużą popularnością, tak, ze strony i klientów, i jakby doradców, którzy lubią z niej korzystać, że to jest fajny produkt, no to coś takiego jest bardzo miłe jakby usłyszeć, tak, nawet właśnie będąc tutaj deweloperem, programistą. Kolejna rzecz to, o czym już wspominałam właśnie, że na pewno będąc programistką nie można się nudzić, jest bardzo dużo nowinek w branży, jest też tak, że zawsze jakby konkretne rozwiązane, czy ten kawałek kodu właśnie za pomocą zmieniającej się technologii można zapisać jeszcze lepiej, można zapisać jeszcze przejrzyściej, jeszcze wydajniej. I takie, można powiedzieć, taki etos jakby właśnie dążenia do perfekcji, to jest też coś, co do mnie przemawia i co mi się podoba w tym zawodzie. A jakbyś miała wskazać to, co ci się nie podoba, bądź mniej podoba, co, no, jakie są być może minusy, tak? Bo chcemy też tym wywiadem pokazać, już trochę o tym powiedziałaś, kto się może nie odnaleźć w tej branży, czyli podejrzewam, że to siedzenie przy komputerze nie jest twoim ulubionym aspektem bycia programistką, ale może jest jeszcze coś takiego, co uważasz, że warto podkreślić, jeżeli ktoś właśnie myśli o zostaniu programistą. Co może być taką trudnością? To znaczy trzeba pamiętać, to też zależy od tego oczywiście do jakiej branży się trafi. Z mojej strony może taka cięższa rzecz, ale do której też przyzwyczaiłam się jakby jest to część mojej pracy i też odnajduję w tym też częściowo jakby satysfakcję, to, że trzeba się liczyć, że właśnie kiedy wypuszczamy na przykład już jakiś produkt, i może być tak, że będziemy w zespole, który też, tak jak ja wspomniałam, jest odpowiedzialny właśnie za to, co dzieje się już na produkcji i na przykład za jakieś zgłoszenia z produkcji i musi być też obecny podczas wdrożeń produkcyjnych. I no, akurat pracując w banku, no to wiadomo, że chcemy tą niedostępność dla klientów podczas takich wdrożeń zrobić tak, aby nie uprzykrzała życia, więc te wdrożenia najczęściej są w weekendy, więc zdarza mi się, że na przykład pracuję w weekendy, to jest dosłownie parę godzin, czasem w sobotę, czasem w piątek wieczorem, ale jakby warto, myślę, że warto wspomnieć, że jest coś takiego jak wdrożenia, tak, i podczas takich wdrożeń oczywiście to deweloperzy właśnie którzy pracowali nad daną aplikacją, powinni być obecni na wypadek tego, gdyby właśnie coś nie zadziałało i trzeba było szybko zareagować. A to ciekawy aspekt, o którym nie pomyślałam, ale też sobie myślę, że no czasami występują jakieś takie krytyczne błędy, które po prostu trzeba rozwiązać w tym momencie, czyli trzeba rzucić wszystko inne, czy zdarzają ci się właśnie takie, powiedziałabym, stresujące sytuacje, że no coś naprawdę nie działa, coś kluczowego dla klienta i po prostu musicie, nie wiem, siedzicie tak długo, aż to rozwiążecie. Czy też tak się zdarza? Do tej pory chyba nie miałam aż tak krytycznej sytuacji, aczkolwiek w kontekście właśnie takich już wdrożeń dnia na produkcję, no to zdarzało się właśnie, że coś nie działało i trzeba było znaleźć przyczynę danego problemu, dlaczego nasza aplikacja nie działa, a wiadomo, że na przykład gonił nas czas, bo były zamknięte kanały elektroniczne, tak, czyli klienci nie mogli dostać się jeszcze do bankowości internetowej, ale
chcieliśmy otworzyć jak najszybciej tę bankowość internetową dla klienta, więc trzeba było udrożnić naszą aplikację, tak aby ona była też dostępna, więc pamiętam, właśnie była taka sytuacja, że no, trzeba było popracować właśnie pod tą presją czasu, natomiast do takich sytuacji wydaje mi się, że wszystkiego można się nauczyć i też można się przyzwyczaić i coraz jakby spokojnie do tego podchodzić. Ja teraz jakby nawet jeśli coś takiego się zdarza, to już jest tak, że po prostu biorę głęboki wdech i wiem, co robić, już wiem, jak się poruszać, jakby gdzie szukać przyczyn, więc jest to o wiele bardziej spokojniejsze, tak, podczas gdy coś takiego się zdarzy. A czy specyfika pracy programisty w banku jest jakoś zupełnie inna od specyfiki pracy programisty w innych sektorach? Jak to oceniasz? Bo zastanawiam się właśnie, na ile te kompetencje, które zdobywasz tutaj, na ile one mogłyby też ci się przydać w innych sektorach, tak? Na ile to jest taka wiedza uniwersalna i umiejętności? To znaczy, tutaj będę gdybać, szczerze mówiąc, bo tak jak już wspominałam, ja jakby od początku tej swojej kariery właśnie jako programistka, no to jestem właśnie w tej branży bankowej. Jedyne co to zdarza mi się usłyszeć czasem taki stereotyp właśnie, zwłaszcza dla osób stawiających pierwsze kroki w programowaniu i którzy chcą trafić do dużych firm, między innymi właśnie do banków, do dużych korporacji, że te osoby trafiają najczęściej do pracy z takimi systemami, które gdzieś są już troszkę zastane, tak zwane systemy legacy, które były rozwijane i są napisane właśnie w starych technologiach i przez to te osoby nie mogą się uczyć, nie mogą się nic nauczyć i właśnie ta wiedza, nawet pracując tak w tym miejscu, ta wiedza później jest nieprzydatna. I tak często właśnie ten stereotyp próbuje w kontekście właśnie bankowości próbuje jakby powiedzieć, że no nie do końca tak działa, bo jakby na moim przykładzie ja trafiając do banku właśnie zupełnie też jako osoba początkująca jeszcze tak w programowaniu, no to trafiłam właśnie do jakby od razu trafiłam do takiego zespołu, gdzie bardzo duży nacisk, w całym banku stawia się duży nacisk na to, żeby wszystkie rozwiązania były w oparciu właśnie o nowe technologie, tak aby też właśnie to, co dostarczamy, było jak najwyższej jakości. I te umiejętności, szczerze mówiąc, nawet tak jak widzę po naszej jednostce, po naszym zespole, nie ma jakby problemu z przejściem właśnie programistów z banku do innych branż. Nawet wydaje mi się, że takie umiejętności, których tutaj się nabywa, jeśli chodzi o pracę właśnie w dużej firmie, w dużej korporacji, są dosyć pożądane, zwłaszcza w kontekście, gdy właśnie trzeba współpracować z innymi jednostkami, trzeba dowiedzieć się czegoś o jakichś innych usługach, poznać jakąś dokumentację, no to tutaj w banku jakby ta struktura jest tak rozwinięta, że trzeba umieć szukać i tego na pewno to jako deweloperzy tutaj w banku tego na pewno dobrze się uczymy i wydaje mi się, że taka umiejętność później jest też dosyć ważna, jeśli chodzi o inne branże. Okej, no to nie mogłabym nie spytać o zarobki. Ile się zarabia w tej branży? Co byś mogła powiedzieć? Jakie są perspektywy rozwoju, awansu? No bo słyszy się o tym, że są to raczej dobre zarobki. Tak, jakby branża jest, wydaje mi się, że chyba nie zaliczyła jeszcze takiego momentu, gdzie zapotrzebowanie, nie wiem, stało w miejscu czy malało. Wydaje mi się, że to zapotrzebowanie właśnie na programistów ciągle tak naprawdę rośnie, zwłaszcza od czasów pandemii, gdzie wiele firm jakby musiało po prostu zdigitalizować część swoich procesów. Jeśli chodzi o zarobki, no to ja bardziej tutaj tak przytoczę takie liczby, które gdzieś znam z raportów, tak, które można spokojnie znaleźć w tej sieci.
Więc jeśli chodzi o taką osobę, tak zwanego juniora, osobę powiedzmy zaczynającą swoją karierę, no to jest to w przedziale 8-9 tysięcy brutto, jeśli chodzi o UOP, troszkę więcej, jeśli ktoś jest na kontrakcie. To ja tylko doprecyzuję, że UOP to umowa o pracę. Tak, dokładnie. Tak, jeśli chodzi o osobę, która jest tak zwanym midem, czyli już ma, nie wiem, 2-3 lata doświadczenia w branży, no to wtedy zarobki troszkę rosną i to jest w przedziale 14, czasem do 16-17 tysięcy złotych brutto. I tak samo oczywiście, jeśli chodzi o umowę o pracę, ta stawka bywa troszkę niższa dla osób, które mają własną działalność, to są właśnie te stawki z wyższego przedziału. No i już taki senior developer, senior programista, no to są zarobki nawet w przedziale tutaj od, nie wiem, od 19 do 20, do 20 paru tysięcy. Więc tak to się kształtuje. Myślę, że jest to dosyć jest to dosyć dobra płaca. Ale tak jak mówię, jakby też fajne jest to w branży IT, gdzie, że ja znam sporo takich osób, że jest tak, że na przykład zaczynają od na przykład testowania aplikacji, ale w pewnym momencie, wiadomo, jako testerzy właśnie pracują też z tym, co wytwarzają programiści, ale okazuje się, że chcą spróbować programować. I wtedy nie ma jakby tego problemu i nie ma dużego takiego punktu przejścia pomiędzy tymi dwoma dziedzinami, więc to jest też fajne, że można zawsze troszeczkę tą swoją ścieżkę właśnie zmienić, już będąc w tej branży. Okej. Dzięki. To ja bym jeszcze tak chciałabym, myślę, że już się zbliżamy do końca tej naszej rozmowy. Chciałabym podsumować, jeszcze trochę od ciebie wyciągnąć takich soczystych wskazówek dla młodych osób, które myślą o tej ścieżce, bo mówiłaś o różnych, że robiłaś różne kursy, że robiłaś właśnie bootcamp, że potem się dostałaś na staż i może tutaj bym chciała trochę właśnie skonkretyzować, nie wiem, czy polecasz jakieś konkretne kursy, potem też ewentualnie jakieś linki możemy umieścić w opisach wydarzenia. Nie wiem, na co zwracać uwagę, jeżeli ktoś faktycznie myśli o takim intensywnym bootcampie, no bo pewnie są też i lepsze i gorsze, więc jak z twojej perspektywy na co tutaj zwracać uwagę? Jak właśnie wejść do tej branży? Ty zaczęłaś od stażu i widać, że zostałaś, więc była to dla ciebie dobra decyzja, więc czy polecałabyś taką drogę, jakbyś mogła właśnie jeszcze na koniec takich wskazówek udzielić? Tak, ja myślę, że dla osób, które myślą o zostaniu właśnie programistką, programistą, przede wszystkim jakby nie zwlekajcie, jeśli chodzi o naukę, czyli właśnie fajnie jest zacząć już teraz tak naprawdę naukę jakiegoś języka, frameworka, właśnie z wykorzystaniem tych darmowych kursów, o których ja nawet wspominałam. Ja bardzo dużo korzystałam z tak zwanego strony Code Academy. To jest platforma właśnie z kursami bezpłatnymi. Fajnymi właśnie tak, żeby wejść i zobaczyć w ogóle, czym jest programowanie. Natomiast sporo też jest właśnie kursów już płatnych, ale też o naprawdę dużej jakości prowadzonych przez fajnych specjalistów na platformie Udemy. I z tego ja korzystałam i korzystam do tej pory, jeśli są jakieś tematy, w których po prostu chcę poszerzyć swoją wiedzę. Co do bootcampów, to myślę, że idąc na bootcamp trzeba się nastawić na to, że bardzo dużo trzeba pracować samemu też, tak? Także to nie jest tak, że my przyjdziemy i nie wiem, będziemy chodzić przez parę miesięcy w weekendy na zajęcia i tam nas ktoś po prostu nauczy i pokażą nam zalążki tego, w jaki sposób właśnie podchodzić do problemów, jakie są wzorce.
Natomiast najlepiej, najwięcej się tak naprawdę można nauczyć właśnie już przez taką pracę własną i taką praktyczną wiedzę właśnie, jak operować danym na przykład językiem. Można to być właśnie już próbując na przykład napisać własną aplikację. I to jest też super później, kiedy my taką aplikację skończymy na przykład w jakimś języku w oparciu o jakiś framework, ponieważ taką aplikację możemy później dołączyć do tak zwanego naszego portfolio. I to jest też coś, co wyróżni nas, gdy będziemy aplikować na przykład o pracę na jakieś stanowisko i może nas wyróżnić pośród innych kandydatów, kiedy będzie nasz profil przeglądał jakiś rekruter. Więc na pewno bardzo, bardzo zachęcam. I jeszcze w kontekście bootcampów, jakby co, na co warto spojrzeć, na pewno właśnie kim są wykładowcy na takich bootcampach, w jakich firmach pracują i też właśnie czy mieli, czy to jest, nie wiem, może ich pierwsze takie zajęcia prowadzone, bo nie ukrywajmy, nie wszyscy czasem mają predyspozycję, aby je przekazywać. Więc myślę, że na to warto zwrócić uwagę przede wszystkim właśnie kim są te osoby, jakie mają doświadczenie, czy właśnie pracują, w jakich branżach pracują i na tej podstawie kierować się wyborem na przykład konkretnego bootcampu. Mhm. Jasne, no znowu podkreśliłaś to, że cały czas trzeba się uczyć, nie jest to zajęcie dla kogoś, kto chce przez całe życie robić jedną rzecz, której nauczy się na początku, także myślę, że to wybrzmiało tutaj kilka razy. Myślę, że też warto podkreślić, że jest no właśnie wiele tych bezpłatnych możliwości w internecie, więc te rzeczy akurat w programowaniu można zacząć robić jeszcze będąc w szkole. Nie w każdej branży mamy ten komfort, a tutaj naprawdę jeszcze będąc, nie wiem, w szkole podstawowej, ponadpodstawowej można sobie zrobić jakiś kursik i zobaczyć, czy to jest w ogóle coś, co nas kręci. Fajna też bardzo ta wskazówka o budowaniu portfolio, bo no chyba jest dosyć duża konkurencja na rynku. Mimo, że zapotrzebowanie jest duże, to coraz więcej się słyszy o tym, że na przykład na jedno miejsce, nie wiem, na stażu czy na jakimś juniorskim stanowisku przychodzi po kilkaset CV, więc warto się w jakiś sposób po prostu wyróżnić spośród tłumu. No dobrze, Alina, to ja Ci bardzo dziękuję za poświęcony czas, za podzielenie się doświadczeniem. Życzę Ci sukcesów na dalszej Twojej ścieżce deweloperskiej. No i też tak myślę, że branża IT jest bardzo szeroka, więc każdy tak naprawdę może znaleźć coś dla siebie, bo ty jesteś akurat tutaj taką bardzo techniczną przedstawicielką tej branży, ale w IT przecież pracują też osoby, które są, nie wiem, project managerami na przykład. I także warto się zainteresować, co jeszcze kryje branża IT. Myślę, że w jakichś kolejnych wywiadach postaramy się też to przed Wami odkrywać. Zachęcam, żeby sobie wejść na mapę karier, tam opisaliśmy bardzo wiele różnych zawodów z branży. I zachęcam do subskrypcji zawodowego streamu, śledzenia kolejnych odcinków, a tymczasem bardzo, bardzo Ci dziękuję. Ja też dziękuję serdecznie. No, mam nadzieję, że tutaj moje doświadczenia, jakieś wskazówki przydadzą się szerszemu gronu, tak? Bardzo, bardzo Ci dziękujemy. Cześć. Cześć.